Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że będąc w barze, pubie czy jakiejś innej miłej spelunce, mamy pod ręką kilka przedmiotów, dzięki którym możemy wykonać naprawdę zacny zakład. Zobaczcie zatem, jak wykorzystać zasady fizyki do wygrania kilku darmowych browarków. Do wykonania tego triku potrzebujecie szklankę z niewielką ilością wody, talerz, serwetkę, zapałki i gumę do rzucia, czyli generalnie bardzo łatwo dostępne rzeczy. Mając już ten staw, możecie przedstawić zasady zakładu. Celem jest podniesienie talerza za pomocą szklanki, ale zasada jest taka, że nie możecie go przesuwać ani podnosić go niczym innym. Zanim poznacie wyjaśnienie, zobaczcie, jak wyglądały karkołomne próby wykonania tego triku przez innych. Ale bardzo interesujące jest rozwiązanie takie, że zalałeś gumy wodą. To mnie interesuje, dlaczego. Nie wiem, może jakieś to się wytwarza. A się rozpuści. Ty będziesz potrzebał gumy. Ale nie no, powiem ci, może złamiesz zasady, to jest ciekawe, nie? Czuję, że chłopak jest blisko. Coś jest, jesteś już czuję, tak... że jestem blisko. Jesteś tak blisko? No, jest pochodnia niezła. Okej. Okay. Co się dzieje, co się dzieje? Aha. Widzimy, że buzuje, buzuje. Niech zaś się powietrze. Okej. Okay. Nothing! Ale so close, byłeś tak blisko, tak? Jak blisko można być czegoś, czego jesteś blisko. No dobra, czas na rozwiązanie zagadki. Najpierw kładziecie serwetkę na talerz, a potem wylewacie na nią wodę. Następnie przyklejacie gumę i wkładacie w nią zapałkę. Po odpaleniu zapałki zakrywacie ją szklanką i czekacie chwilę. Pamiętajcie, że talerz nie musi być jakiś super czysty, dlatego ten trik można wykonać praktycznie w każdym momencie. Po chwili szklanka przyjście się do talerza. I co? Warto było uczyć się za dzieciaka fizyki, co nie? Sami sprawdźcie, jak to wszystko pięknie działa, a w domu możecie przetestować, jak ciężkie przedmioty jest w stanie podnieść taka szklanka.